Jak poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, uruchomiono 400 milionów złotych na dofinansowanie renowacji zabytków i rozwój infrastruktury kultury z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę klimat-środowisko. Wsparcie można otrzymać na rozwój infrastruktury kultury zabytkowej i niezabytkowej oraz ochronę i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego. Środki można przeznaczyć na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane obejmujące rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, montaż lub remont. Dzięki inwestycjom fundusze europejskie będą wspierać również konserwację zabytków ruchomych, księgozbiorów i muzealiów, w tym również ich digitalizację. Wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 400 milionów złotych będzie można składać od 1 sierpnia do 29 września bieżącego roku. Grupa Orlen umacnia się w gronie największych firm energetycznych na świecie. W najnowszym rankingu obejmującym 250 największych spółek energetycznych, polski koncern awansował aż o 23 pozycje z miejsca 60 na 37. Prezes Orlenu Daniel Obajtek podkreślił, że jest to zasługa konsekwentnie realizowanej strategii fuzji oraz kolejnych przejęć. Grupa Orlen jest właścicielem siedmiu rafinerii, w tym czterech w Polsce, a także dwóch w Czechach i jednej na Litwie. Ma też ponad 3000 stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Grupa Orlen posiada również rozbudowany segment petrochemiczny. Realizuje ponadto szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, a do 2030 roku koncern zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR. W lutym tego roku Orlen zaktualizował swoją strategię do roku 2030, uwzględniając przy tym priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z grupą Energa, grupą Lotos oraz PGNIG. Dokument ten zakłada, że do roku 2030 nakłady inwestycyjne grupy Orlen wyniosą około 320 miliardów złotych. Ponad 400 tysięcy wniosków o świadczenie dobry start wpłynęło do zakładu ubezpieczeń społecznych od 1 lipca bieżącego roku. O jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę w nowym roku szkolnym można się ubiegać do 30 listopada bieżącego roku. Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do końca września. Świadczenie przysługuje na dziecko w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 roku życia w przypadku dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal informacyjno-usługowy Empatia, platformę usług elektronicznych ZUS lub bankowość elektroniczną, a także w aplikacji mobilnej MZUS. W ubiegłym roku ponad 4 600 tysięcy dzieci otrzymało wyprawkę, a łączna kwota wsparcia wyniosła ponad 1 300 milionów złotych. Państwowa spółka PKP Intercity odebrała 6 z 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt, wyprodukowanych w siedleckiej fabryce Stadler Polska. Pozostałe składy mają zostać dostarczone do końca tego roku. Nowe pojazdy są częścią zamówienia z programu inwestycyjnego PKP Intercity Kolej Dużych Inwestycji, którego wartość wynosi ponad miliard złotych. Kontrakt obejmuje także utrzymanie techniczne nowej floty przez okres 15 lat. Zakupione elektryczne zespoły trakcyjne będą dostosowane do prędkości 160 km na godzinę. Pasażerowie będą mogli skorzystać w nich z licznych udogodnień, m.in. klimatyzacji, gniazdek elektrycznych, bezprzewodowego internetu czy specjalnego miejsca na przewóz rowerów. Pojazdy są także dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach strategii do roku 2030 PKP InterCity zainwestuje 27 miliardów złotych w nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe. Inwestycje w nowoczesne pociągi będą napędzać dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, wpisującego się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. PKP InterCity planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu. Francuskie władze liczą straty po zamieszkach trwających od wtorku w całej Francji. W sumie naliczono niemal 6 tysięcy spalonych pojazdów, 1000 uszkodzonych budynków i ponad 13 tysięcy ulicznych pożarów. W sumie 243 budynki szkolne zostały uszkodzone. Już teraz wiadomo, że remonty zniszczonych budynków publicznych będą kosztowały dziesiątki milionów euro. Spółka zarządzająca transportem miejskim w regionie Paryża poinformowała, że zniszczenia spowodowały szkody o wartości przekraczającej 200 milionów euro. Ogromne straty odnotował też sektor prywatny. Szacuje się, że rozruchy kosztowały francuskich przedsiębiorców około miliarda euro. Restauratorzy i hotelarze domagają się od rządu wsparcia w związku ze zniszczeniami restauracji znajdujących się w tzw. wrażliwych dzielnicach francuskich miast oraz z masowym odwoływaniem rezerwacji przez klientów. Organizacja Zrzeszająca Francuskich Przedsiębiorców podkreśla, że ich szacunki nie wliczają szkód dla turystyki. Jak twierdzą filmy, które obiegły świat, psują wizerunek Francji, co skutkuje masowym odwoływaniem rezerwacji i przyjazdem turystów zagranicznych, w szczególności przez Amerykanów. Канов.